Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Rebeka i znajdujemy się ponownie w Far Cry'u. Mamy tutaj do wykonania misję u Baka, kolejną zresztą. Gości się widzę, opalam, wywalone na wszystko absolutnie. No, coś emanuje ten nasz kompas. Kompas points down the hill. What? Oh, hello. Just nice, he's too bad. Okay. History time. Captain Lin Kong's too. A legend has it that this guy, he went all pharaoh, got the locusts to build him one before Xing He came along and sank his little empire. But nobody knew where the tomb was. But, my guess is, Bon voyage, mate. No problem, I can make that. Okay. Zastanawiam się, co mi przyszło z YouTube'a. Znowu po prostu jakiś film od jakiegoś YouTubera. No, wejdź tutaj. Okej. Okay. Wygląda to, że skaczemy, co? Kto nie skacze, ten chce przeżyć. Ja naprawdę nie wiem, jak niektórzy ludzie takie upadki przeżywają. Nie wiem, jakie to jest uczucie z takiej wysokości wpadać do wody. I wolę nie wiedzieć. I to ja, tak jak mówię, ja mam okropny lęk wysokości, tak więc, no, wolę nie ryzykować takich skoków. Czy coś na dole jest? Absolutnie nic i woda jest cholernie mętna. Znaczy, może nie tyle mętna, to u góry jest normalna, przejrzysta, a tam na dole po prostu jest ciężko cokolwiek dojrzeć. Okej, to ja rozumiem, nic nie ma, to jest po prostu taki występ skalny? Tak, okej. Okej, widzę jaskinię. Proszę, płyń szybciej, proszę cię, przecież naciskam ci shifta. Dobra, gdzie ten dopłynę? Dobra, nie wiem gdzie, bo zaczyna mi się kończyć powietrze. To mi się wydaje przynajmniej. Albo płynę po prostu w nicość. No właśnie mi się kończy powietrze, to niedobrze. Chociaż może jednak nie. A gdzie ja tutaj wypływam? Cholera, to w ogóle nie w tą stronę popłynę, co chciałem. O nie, najgorzej. Ale kurczę, ciekawa jaskinia, strasznie długa. Nie wiem, jak ten gość normalnie to przepływa, ja bym nie dał rady z moimi płucami. Znaczy, nie no, może bym dał radę, ale bym się chyba zaczął dusić, jakbym już tam na końcu był. No mimo wszystko trzeba płynąć, trzeba to utrzymywać i to jest dobre, nie wiem, 20-30 sekund nawet. Takiego nieustannego, bardzo szybkiego pływania, gdzie płuce się po prostu mega męczą. A może to jednak jest jakieś wejście? Nie. Nie no. Aha, dobra, już widzę chyba wejście tutaj do góry. A jak głupi tam pływam, jak idiota największy. Tutaj, nie? Jasne. Głupota, głupota, jeszcze raz głupota. Tutaj co jest? Dalsza część jest skin, ciekawe. Pewnie jakaś znajdźka, co? Właśnie. Przedmiot kultu. Okej, nie no. Latarka jednak się łączy sama, więc tak, nie miałem racji w poprzednim odcinku twierdząc, znaczy tam dwa odcinki temu twierdząc, że przydałaby mi się możliwość włączenia latarki. Gdzieś tam. Czy tam szukałem przycisku do włączenia latarki. Właśnie, może bym sobie gumę przysypał, a to może potem jednak. Po odcinku w końcu. Wow. Co to jest? Co się stało się? Czy moja karta nie ogarnęła, czy co się stało w tym momencie? Czy to tak miało być? Wyglądało to dość ciekawie, jakby nie było w ogóle nałożonej części tekstur i byłyby to surowe rzeczy zaraz wyjęte dosłownie z tego z programu jakiegoś graficznego. Okej. Okay. Tam widziałem dwóch typów. To mi się tutaj wspiąło, jeśli da, nie da się? Nie da się. Jak mam tam wejść? Chyba. Czy nie ma tam innego wejścia, tak? O jasny. Tu. To nie pomogło, tak? Ale tam i tak wrzucę ten granat im. Wciąż za słabo, dobra, mniejsza o te granaty.
takim razie spróbuję tam wejść normalnie po swojemu. Jest zawsze znajdzie drogę, więc on pewnie pomoże jakoś. Albo i nie. Dobra, a ja mam się tam wspiąć niby. A, to jest te. Znowu, nie, te winorośle, znaczy nie winorośle, tylko te rośliny. Ciężko po prostu mi gdzieś tutaj dojrzeć jakoś jako graczowi. Mimo wszystko. Właśnie tak stoi, już siedzę z otwartymi ustami, ale nie wiem, jakoś tak mam, jak gram w takie gry. Nie muszę się mogę skupić, to po prostu usta same lecą mi na dół. Cholerny tank. Dobra. Gąbka na pociski. A, to były w ogóle te czwórki, okej, okay, wszystko jasne. A jakby teraz próbował wysadzić? Zwyczaj się oddalę i spróbuję wysadzić to. Nie, okej, okay, nie działa w ten sposób. Już się bałem, że zadziała jednak. Będzie śmiesznie. Bo w sumie rzucenie tam granatów w tym momencie powinno być na tyle dobre, że powinno to wszystko rozwalić, nie? Nie trzeba byłoby się wspinać po tamtych roślinach. Powinien sobie zmienić broń, bo jednak mi się lepiej korzysta z tego FAMASa, który strzela serią, jeżeli chodzi o takich normalnych przeciwników zwykłych. Natomiast z tej ciężkiej broni będę używał. Tej ciężkiej broni będę raczej używał na ciężko zbrojnych. Dobra. Ojejku, tam był jeszcze jeden. Mi uciekł. Skubany gnój. Dobra, czy coś to jest? Jest jakaś znajdźka. Nie, tylko pancerz, okej. Okay. Znaczy tylko albo aż. No w sumie, czemu ja w ogóle nie kupuję pancerza? Ja głupi jestem. Ciągle o tym zapominam jakoś. Okej, okay. Użyjmy tej tyrolki. I spróbujmy go załatwić przy okazji. O! Okej, okay, udało nam się to. Co to było do samociągnięcia nie na Far Cry, tylko na Ubi. Na Uplayu, przepraszam, na Ubi. Okej. Okay. Jeszcze jeden. O cholera. Nie wiem, kto tutaj rzuca granaty, czy tam wali z RPG-a, ale to nie jest najlepszy pomysł. Szczerze. Szczególnie w takich budowlach jak ta. Okej, tam gościu z mołotowami siedzi. Okej, nie zapaliłem się jakimś cudem tym razem. Zawsze się tak spaliłem łatwo, a teraz wyjątkowo nie dostałem nawet. Ale dobraźnie z tego ognia. Dobra. Bo się spalił, super. W ogóle przydałoby się, żebym rozdzielił punkt, nie sądzicie? Dobra, załatwiony. Dobra, schodzimy tu. Oczywiście po mojemu, czyli po co komu jakiekolwiek wow, to nie jest najlepszy pomysł. Po co komukolwiek jakiekolwiek trasy, skoro można po prostu zeskoczyć i prawda sobie zadać milion obrażeń, samemu sobie zadać milion obrażeń. Tak, mój głos dzisiaj odpada totalnie, nie wiem dlaczego, ale z jakiegoś powodu cały czas nie czuję gardła, nie? Ale nagrywać trzeba. Jak już mnie wykryli, tak, super. Jak zresztą mi polski kuleje. Jak już mnie wykryli, no to nie ma sensu nawet się tu męczyć z chodzeniem po cichu, po prostu będę używał tego LKM-a. Okay, są oczywiście mołotowy, to jest jeszcze trochę rzeczy różnych. Trochę nie bym zebrał, oczywiście. Naboje, między innymi. Pieniądze również, chętnie. Dobra, zebrałem do wszystkiego naboje, tak. Okej, okay, medkit, jakaś tam apteczka. Przepraszam. Medkit i jakiś tam pancerzek, chciałem powiedzieć. W sumie wcześniej to, co powiedziałem, to jest masło maślane. Skwas, no to ciekawie. Ojejku. No to trzeba szybko zjechać z tej drabiny, bo inaczej oberwiemy. Załatwione. I znowu, widzicie? Nie wiem, ale to fajnie wygląda, jak się tak robi to wszystko na szaro. Nie, mi się to podoba osobiście, nawet jeżeli jest to jakiś bug graficzny zwykły, a nie część gameplayu rzeczywiście. Okej, okay, więcej naboi. Medkit, który... A przecież medkit mi jest potrzebny. Halo, mam jedno... O cholera, wpadłem tutaj do tego kwasu. O, widzicie, to
Nie wiem, jak to nazwać. To jest w tym momencie takie strasznie... Nie wiem, jak to... straszne prześwietlenie tego wszystkiego, oświetlenie tego w bardzo mocny sposób. Mi się to podoba osobiście. Okej, pozwólcie, że trochę bardziej, będę teraz bardziej nachylony, bo jakoś tak mi się wygodnie siedzi mimo wszystko przy tym Far Cry'u. Okej. Zatrony. Jasna cholera. Tam do mnie walą z jakiegoś RPG'a czy czegoś innego jeszcze. Dlaczego? Jest RPG, okej. Dobra, ku. Szybkie, skoro nie mogę nic innego zrobić. Cholera. Jeszcze raz. No tak, tylko 4 naboje, bo oczywiście musieliśmy sobie zamontować tłumik jak debil. Zamiast używać czegoś, co się nazywa powiększony magazynek snajperki. Dobra, załatwione. Ale coś jeszcze? Nie, to wszystko na razie. Na chwilę obecną. Znowu na chwilę obecną, wiem, powtarzam strasznie często ostatnie słowo, to wyrażenie. Ale jest po prostu... Cholera, to jest kwas jednak. Ale po prostu... Nie wiem, jakoś jest taki w miarę fajny i okej do mówienia, więc go zaczynam nadużywać, co jest najgorsze oczywiście w tym wszystkim. Kurczę, do wszystkiego by mi się przydał jakiś kolimator, bo jakaś dobra luneta też. Ja ogólnie uwielbiam, kiedy mam lunet przy pistoletach. Myślę, że ogółem broni. Znaczy może nie koniecznie przy pistoletach, bo taki magnum, widziałem magnuma. Z lunetą gdzieś, nie pamiętam czy to chyba BF nawet zrobił magnuma z lunetą. Jak ja się po prostu uśmiałem, jak to wygląda. Nie wiem, czy coś takiego ma prawo istnieć w ogóle, ale gratuluję pomysłowości po prostu. No ale halo, wezmij się tutaj, gościu. Czemu jakoś się... O, dziękuję. Jakoś nie chciał wskoczyć na te wszystkie pnącza, winorośle, czy... Nie, to nie są winorośle, to są po prostu pnącza. No i super, jeszcze dostałem ten wryj, dosłownie. Ale przecież dałem... Ugaś ogień. Dwa razy nawet. O, głupota, dobra. Otwórz to. Właśnie. A chyba teraz lepiej mnie widać, nie? Jak jestem taki, a nie tak jak było wcześniej. Wydaje mi się, że tak. Co mam zrobić? Po prostu... A, okej. Okay. Zamiast otwórz się. I to wszystko. Myślałem, że coś do tego trupa mam mieć jeszcze. Że muszę coś z nim zrobić. Wow, this place is huge. Okej, okay, jak się tam dostać? Ja mam jakieś zejście. Zakładam, że to jest wejście awaryjne, więc na razie z niego nie skorzystam. Dobra, jednak nie. No nic dziwnego, że most się zawalił, jeżeli to jest kwas. Po prostu go przeżarło. Dobra. Andy. Tutaj widziałem już właśnie skrzyneczkę znaleźć, nawet dwie. Jedna, druga. Dobra, i stąd teraz. Tutaj po lianach, po pnączach. Korzeniach, cokolwiek to... Nie, dobra, korzenie to nie są, ale cokolwiek to jest. Nie, nawet ci nie znam, nie wiem, co to jest dokładnie za roślina, tak więc wybaczcie moje niewiedzę. A powiem wam, że to wygląda zajebiście. Całość tego, po prostu. Jeżeli nawet... Jeżeli coś takiego jest, to naprawdę byłbym z tego dumny, widzę coś takiego. I jedno, że zostało pokonane... Znaczy nie mówię teraz o tym mechanizmie, mówię ogółem o tej świątyni. Coś takiego i wiedząc, że takie na przykład rzeźby były piękne, wykonane ileś tam set lat temu przez Chińczyków. Cholera, wybaczcie, coś mnie ręka boli. I to nie jest tak, że kości czy mięśnie, tylko gdzieś w żyłach coś. Okej, znowu słyszę warany, więc no. Okej, porobiony. Dalej. Ty, chcesz pogadać? Mam dla ciebie dobrą ofertę. Śmiesznie się zapadł pod ziemię w każdym razie. Okej, okay, nic. Okej, okay, nie porobione.
Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Nie wiem, może to jest tylko moje odczucie, taka szarość po prostu. W ogóle monochromatyzm jest dość ciekawy. Chociaż oczywiście tragiczny jako choroba, ale jest bardzo ciekawy. Chciałbym móc przez jakiś czas na przykład widzieć jak monochromatyk. Wtedy by zupełnie postrzeganie na świecie zmieniło takiego człowieka. Jest i nóż. Oho, no właśnie zaczęło. Cholera. Szybciej. Kurde, ciekawa pułapka bardzo. Wiecie, nie spodziewałbym się, że to będzie pułapka. Czy tam będzie pułapka jakakolwiek. Bo jestem ciekawy, jaki mechanizm ją uruchomił. Czy to... czy to otwarcie grobowca, czy to jednak wzięcie noża? You're not here. Not this time, mate. Did you find it? The knife? The tomb? I have the knife, I'm coming. Leave me in my place. Okej, okay, pozwólcie, że sobie jeszcze dysponuję punkt umiejętności. Mamy 16 minut dopiero, więc spokojnie. 4 punkty aż, o kurczę. Wybaczcie, że tak długo z tym zwlekałem. Też nic nie mam. Tutaj czapla, tutaj miałem to odblokować sobie. Okej, okay, unlock. Może to nie, śmierć ziemi nie. To nie, doping. Tak szczerze to nie mam jakichś specjalnie mocnych tutaj rzeczy. Czy teraz... Może to w sumie... mi się przydało, jeśli chodzi o umiejętności i tutaj mech, tak szczerze to by mi się bardzo przydało. Łuk absolutnie nie, bo z łuku nie korzystam. Nożem to jest ciekawe, może bym w to poszedł nawet, ale tutaj już nic nie mam, nie? Tak serio nic nie mam. To nie, to mi się nie opłaca, to mam tylko jakieś nietrwałe. Manewry to nie. Cel eliminacji. Eliminacja granatem. Ale to też można, to jest dość ciekawe. Ale nie, dobra. Jednak pójdę tutaj w te skóry. To skórowanie, albo rzut nożem jednak. Może skórowanie, jeszcze mogą mi się te skóry przydać, wiecie, tak. Co prawda już teraz pod koniec tylko, ale przydadzą mi się. Może powinienem był rzeczywiście to wcześniej pójść. A nawet te dingo przede wszystkim mnie wkurzają, bo nie mogę nigdzie ich znaleźć, nie? Dobra, sekundka, mapa teraz. I gdzie lecimy? Przede wszystkim. Gdzie jest misja? Tutaj jest misja. Okej, okay, czyli po prostu możemy do Bedtown się przenieść szybko. Szybka podróż oczywiście. Patrz, delikatnie lepiej sobie siądę, bo... naprawdę... jestem trochę zmęczony dzisiaj. Chociaż nie wiem do końca dlaczego też. On jest tam u góry, tak? Tak, tak to wygląda. Kurczę, dzisiaj wyjątkowo zaczęło wszystko dobrze grać. Jak poprawiłem już tego green screena. Tak ładnie wszystko wygląda. Nie ma żadnych przeszkód, nie ma żadnych szumów tutaj. Nawet ja dobrze jestem ustawiony, co jest najdziwniejsze już tak w sumie w tym wszystkim. No i idziemy. Dobra, i tutaj jeszcze w lewo. Jesteśmy na miejscu w sumie. Mogę jeszcze w sumie też sprzedać te wszystkie rzeczy. Tam coś widziałem, jakieś światło. I to mnie niepokoi. To ja na przykład też wystaje. Czerwone światło. You found it. Go on, give it over. Keith first. All right. Through the door. You gotta hand it to the Chinese. When they disemboweled you, they did it in bloody style. Can you imagine getting shivved by this? Jeśli mam naprawdę chorą obsesję na punkcie tych noży. Znaczy ja też na przykład lubię mega noże różnego typu. Go się nieźle porąbali. Tutaj, że tak zachowuje. Jason, you gotta get me out of here. I'm begging you, please. You gotta get me out of here, man. I'm getting you out, okay? Yeah, you promise. You gotta promise me. Yeah, about that, mate. I am grateful, right? And I'd really like to show my appreciation. Proper, like a man should. You said we could leave, you fuck! No, actually, what I said was, Keith,
leave with you, but you're not going anywhere. I'm sure you're walking through that door. You are what I say you are. I'll take you bloody if you like. I like my meat rare. Ciekawie, co najmniej. Pięknie. Właśnie miałem nadzieję, że go zabijemy tym jego nożem. Znaczy tym jego nożem, tym nożem prosto rytualnym. Jednak. Kurde, niezła adrenalinka po prostu mu weszła w ten, aż widać po jego rękach. Mam nadzieję, że temu gościowi to przejdzie, to co się stało. Znaczy na pewno mu jakaś skaza na psychice zostanie. Natomiast mam nadzieję, że mu przejdzie teraz w trakcie tego. W trakcie tego pobytu już z normalnymi ludźmi, z przyjaciółmi. W sensie ta taka faza, wiecie, zamknięcia i po prostu tego kiwania się, tak powiem, jak w psychiatryku trochę. Nie wiem, z jakiej książki, albo skąd są w ogóle te cytaty. Daisy, Lisa and Oliver are here, you'll be safe. Look, just don't tell them about this, okay? Trochę mu już się polepszyło. All this fuck, man. I thought I could handle my shit. And I can't. Look, you'll come back from this, alright? None of us will. Dokładnie, to jest prawda. I'll get Riley. And we'll be back in Santa Monica in no time. Riley's dead. I'm sorry. He tried to escape and they shot him. Keith? I'm sorry. Keith! Hey. Hey. Riley. Man, what happened to you? It's a long story. Let's get him cleaned up. They killed him. Boss and Hoyt, those motherfuckers. Wasn't one brother enough? I'll get them. All of them. I swear. Hey. Jason, what's wrong? Riley's dead. You need to process this. Why don't you stay here? I can help. I can take care of you. Stop making this about us! What are you talking about? My brother just died, and I need to deal with it on my own, okay? Okay. I'll be here if you need me. Gość został teraz potężnego po prostu wstrząsu. Z jednej strony on już praktycznie teraz nic nie widzi oprócz zemsty. Niezbyt dobre, ale zobaczymy, jak to się potoczy. Znaczy oczywiście pewnie będzie teraz chciał wszystko po prostu rozwalić, tylko że w moim odczuciu oni powinni już teraz spróbować stąd uciec. Co prawda ten gość potrafi zadbać o siebie, ale to nie jest wszystko, nie? Okej, okay, mapka, proszę, jeszcze mapkę. 7 minut mamy. A gdzie jest kolejna misja? Zobacz, jeszcze taki teren jest nieodkryty, nie? Połowa mapy jeszcze przed nami. Przede wszystkim przede mną. Okej, okay, to jest misja. Dobra, to tam lećmy w takim razie. No skoro... To jest chyba u Cintry, nie? Cintra czy Citra ona ma w końcu? Kurczę, nie pamiętam. Chyba Cintra. Tak więc... nie, Citra, okej, okay. Tak, Citra, nie Cintra, kurde, nie wiem skąd to N mi się tam wziął. To jeszcze jeden punkt umiejętności, okej. Okay. Absolutnie mi się do niczego nie przyda, no ale cóż. Co ja mam to wydać? No wydam w ten rzut nożem, no. Mech, tak szczerze. Gość stracił dwóch braci, no masakra jest po prostu. No najważniejsze jest to, żeby teraz oddać nóż i będzie po wszystkim. Przynajmniej połowicznie, prawda? Hello, brother. Czy tak jakby przeszliśmy właśnie połowę fabuły, jak się dobrze, jak się nie mylę. Welcome back, Jason. I've nearly forgotten your face. I'm glad to see you. The knife. It is in your hands. I have it. You return to us bearing that which has been lost. Thank you.
dead have been avenged. Leave us. What is it you desire? To save my friends. Are you sure? I want to kill Voss and Hoyt. Once, long ago, there was a lotus pond filled with clean water. The bank composed of smooth sand. And the smell of blossoms moved the air. But a giant lived beneath the pond's surface, devouring any who came to its edge. A warrior from the Northern Kingdom heard of the giant and vowed to slay him. Painted Tata on his body, took power from the land of the dead. And when he was ready, he walked the path of the Lotus Pond. The giant arose from still waters, and the warrior raised his dagger. He cut the giant's head clean off its body. The skull of the giant fell to earth and became our island. The descendants of the warrior became the Rakyu. Tak szczerze, to niezłe wierzenie tam mają. Now another giant has risen. Prove you are worthy of the Tata. Help us free our captive warriors, and I will give you the power you desire. I'll do it. Warrior. Chyba czasem muszę prawić słuchawki, bo po prostu mnie uszy bolą od nich. Dobra, fajnie. No i teraz to wyjście się, rozumiem, pokierować i to wszystko. Okej, okay, 3 minuty jeszcze, znaczy 2,5 mamy odcinka. Plus minus, prawda, 5 minut, jak zawsze. Okej, okay, mamy tutaj naszego... Wait, what's the plan? An ambush. Go meet the men that you will be working with. They're in Churchtown. They'll be very happy to help you. Mhm, okej. Spoko. Dobra, w takim razie przenieśmy się teraz do miejsca, w które mamy tutaj. Tutaj są dingo, kurczę, dobra. Wiesz co, przeniosę się tutaj, a następnie spróbuję przede wszystkim jeszcze załatwić te dingo, bo i tak nie mamy czasu, nie? Zobaczę tak na odcinku już, żeby to wszystko zrobić. Okej, uzupełnimy to wszystko, co potrzebujemy. Mamy, wszystko mamy. Szybka sprzedaż, co prawda dużo tego nie ma, zawsze coś. Lecimy w stronę tych dingo, a następnie w stronę tego obozu, który musimy odbić. O, to jest ten, który w sumie niedawno odbiliśmy obóz. A następnie, jak już odbijemy te dingo i ten obóz tutaj, znaczy załatwimy te dingo i ten obóz zrobimy, to potem się wybierzemy w stronę misji, co by na to. Moim zdaniem całkiem okej, okay, jak na tutaj te ostatnie minuty. A w następnym odcinku i tak już zaczniemy od misji, więc wiecie, spokojnie wszystko się da zrobić. O, to są te dingo, właśnie. Mamy to? Proszę, tutaj trochę skóry z nich. Będę wdzięczny. Okej, okay, mogę w końcu wykonać to. O, wzmocniona torba na rakiety. Zresztą nie wiem, czy to mi jest jakoś potrzebne. Skóra tygrysa, to pięknie. Czyli tygrys, rekin i niedźwiedź. Będę pamiętał. Może. Przynajmniej przez najbliższe pół godziny, przepraszam. Nie powinienem pić gazowanego przed nagrywaniem ani w trakcie. To jest wrogi? Czy nie? Czy są nasi? Wyglądają na naszych. Więc polećmy z naszymi. A spróbujmy w sumie odbić ten obóz. Czemu by nie? Z naszymi przyjaciółmi tutaj. Może nam się nawet uda.
ziomeczki. Mogę? A skoczycie do mnie teraz? Zatem? Oni tutaj do mnie wskoczą, czy nie? Tak, okej, jeden skoczył przynajmniej. Cała reszta oleje? Cała reszta to olała. Tak więc po prostu się wpieprzymy do tego obozu raczej, nie? To jest świnia. Okej. Myślałem, że to tygrys przez chwilę tak. Spojrzenie takie, o, może tygrys to. O, cholera. Dobra, już widzę snajpera. Tak więc pozwolę ci, gościu, jechać tam dalej. Samemu. Baw się dobrze. O, tutaj nasi w ogóle podbiegają, podjeżdżają. Zobaczymy, czy będzie tak śmiesznie, jak oni tam wbiją już do nich. Ciekawe, czy zaczną wszczynać alarm. Zaraz potem nie, po prostu nasi nam wbili i tyle. Nic więcej się nie stało strasznego. Tam jest CKM, widzę. Tylko sobie poznaczam tu trochę ludzi, nie? Od nich. Kolejny snajper. Tutaj nie mam się gdzie schować za bardzo. Tutaj jeszcze ktoś jest. Jest snajper, okej. Kolejny. Staram się po cichu tutaj przejść jakoś. Okej, jeszcze jeden. Snajper znowu. Tam jeszcze jeden. Kolejny gościu. Cholera, dużo ich tutaj jest. Teraz przedłużę trochę odcinka. Tak jak mówię, no to jest plus minus 5 minut do odcinka każdego. To są świnie. Może ja bym to obszedł, też coś tutaj zrobię dalej. Ok, tutaj mamy wejście jakieś. Tak powiem po cichu. Więc to wykorzystajmy. Tutaj mamy do wyłączenia właśnie alarm. Nie wiem, co on mnie zobaczył, co? Oczy z tyłu głowy, czy coś? Zatkany. Cholera, przecież cały obóz praktycznie snajperów. Cholera, jasno, nie tak? Trzeba się ukryć. Ale dodał tą beczkę, dziękuję. Nareszcie. Głosi mnie, żeby pograć trochę w CS-a i wam ponagrywać to, ale to jest tak oklepany temat, że masakra. Na tym nie chciałoby mi się raczej. W sensie dawno, mega dawno nie grałem w CS-a. Tak więc, no raczej bym po prostu ssał tą grę. Ale znowu to, nie wiem, jakaś mnie jara to ta gra. Po prostu tak bym sobie zagrał, żeby sobie zagrać, a z drugiej strony no, po prostu się to nie opłaca. Jak chcę grać dla samej gry, no to raczej musiałbym sam dla siebie. Bo tak to by to wyszło jak z Gwintem, tak? Że plus jeszcze CS jest nadal popularny, jakby nie patrzeć. Chociaż myślę, że stracił trochę na popularności ostatnimi czasy. Ale mimo wszystko, no... po prostu rzesza ludzi, która w tym momencie mnie hejtuje z Gwinta, to jest tyle. A ilość ludzi, która by mnie hejtowała z CS-a, to by było mniej więcej tyle, albo i jeszcze więcej, prawda? Poza ekran w ogóle wychodzące. Poza, przepraszam, kąt tutaj widok kamerki. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, że obejrzycie również kolejne odcinki z Far Cry. Ja tymczasem się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym zaczniemy od tutaj tegoż tygrysa, tak? Tak, to jest tygrys, chyba. Albo nie wiem, co to może być. Znaczy, nie, to jest po prostu zwykły plakat, gdzie jest tygrys i jakiś bawuł. Nieważne, Paweł chyba się mówi. Tak więc żegnam się z wami, do zobaczenia i na razie.